Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Driver San Francisco. Już tłumaczę, dlaczego widzicie belkę tytułową u góry ekranu. Tą grę jest naprawdę bardzo ciężko nagrać. Nie wiem, o co chodzi, ale z żadnym frapsem, nawet ekszynem, nic po prostu tej gry nie wykrywa. Jeśli już się da nagrać, to po chwili gra zaczyna tak kiepsko chodzić, że się po prostu nie da. Tak? Hey, what the hell, co ja? What? Odblokowano wyzwanie. Odblokowano powrót z przyszłości, rozpędziłeś się do 141 km na godzinę. Graj z poziomu świata lub z garażu. What? Co mam zrobić? Nie wiem, ale coś odblokowałem fajnego. To było ciekawe. Nie wiedziałem, że DeLorean można coś takiego zrobić. Ja wiem, że o co chodzi. To jest motyw oczywiście z filmu Powrót do przyszłości. Przypominam, o co chodzi w Driverze. Mamy tutaj fabułę. Nie możemy wysiadać z samochodu, rzecz jasna. I możemy zmieniać samochody bardzo szybko. Śnimy jakby na jawie. Nasz główny bohater jest w śpiączce, tak? Bo miał tam jakiś wypadek. Ja już ten taki cały wstęp przeszedłem. I będziemy się teraz bawić właściwie. Oh, you're not fooling me, honey. Nie od środka fabuły, bo to jest początek sam. Tylko przeszedłem to taki jakby samouczek, tak? Coś, co taki wstęp do fabuły, więc wam opowiadam, o co tutaj chodzi. I teraz mam jakby rozwiązywać zagadkę tak zwanego Jericho, który mnie niby wpierdzielił do tego szpitala, tak? Jestem ogólnie w tym szpitalu, w tym prawdziwym życiu, blisko śmierci. No dobra, tyle jeśli chodzi o fabułę. A co jest w tej grze zajebiste? Oczywiście kraksy. Oczywiście prędkość, palenie gumy, rozwalające się samochody, mnogość samochodów, amerykańskie cuda techniki motoryzacyjnej. I nie tylko amerykańskie, bo też inne, ale głównie na nie tutaj jest położony nacisk. Możemy wziąć sobie autobus nawet. Możemy wziąć sobie samochód policyjny SUV, gonić przestępców. Zobaczcie, na przykład tutaj mamy jakiegoś typa. Boom! Boom! I gonimy go. Skasuj uciekiniera. Czemu nie? To jest coś w rodzaju zadania pobocznego. I musimy po prostu jego samochód skasować. Do pomocy mamy tutaj jeszcze kilka radiowozów. Jak widzicie w lewym górnym rogu, nie tam gdzie jest moja morda, tylko tam gdzie uciekają mi punkty, są punkty. Tak zwane willpower, czyli punkty woli, które będę mógł wykorzystać na kupowanie nowych samochodów. I tu jest także odpowiedź jednego z widzów, który pytał się, gdzie można kupić samochody i jak to tutaj wygląda. A to wygląda w ten sposób, bo zarabiasz te punkty woli, nie wiem, jadąc po prostu przez miasto i rozwalając się, driftując, jadąc szybko pod prąd i tak dalej, zarabia się te punkty. Później jedziemy do garażu, kupujemy samochód i za każdym razem, kiedy jesteśmy w garażu, możemy ten samochód sobie wybrać, ale nie w czasie dowolnej jazdy, tak? Już zaraz tutaj gościa skasuje i zaczniemy sobie misje fabularne robić po kolei. Okej. Okay. Bum! I załatwiony. Uciekinier rozbity, 679 punktów woli otrzymane. A teraz chodźmy zrobić sobie misję fabularną, która jest gdzieś tutaj nieopodal, jakaś najbliższa. Są tutaj wyścigi oczywiście, są misje związane z jakimiś tam wyczynami i tak dalej. Jest tego sporo. Tutaj na przykład mamy jakąś misję policyjną. Hops. A, zapomniałem wam powiedzieć, że tu jest zajebisty widok z kokpitu, który wam pokazuje, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, tu widać wszystko, liczniki i tak dalej. Pomyślcie sobie, że w Grid Autosport tego nie ma. No to jest po prostu porażka, nie mogę tego przeboleć. Jedziemy w Camaro Z33 bodajże. Co musimy zrobić? Zgubić gliniarzy i dojechać na spotkanie. Okej. Czytajcie to, co oni tutaj gadają, bo ja teraz tego robić nie mogę, bo muszę się skupić na ucieczce.
Mogę sobie pomóc troszeczkę i tych gliniarzy skasować. Okej. Samochodami ruchu ulicznego, po prostu się przesiadając do innego samochodu. Okej. Chodźmy sobie tu. I tu powinienem im jakoś uciec. Jeszcze kilka rzeczy technicznych. Mam wgranego moda na polepszenie grafiki, którego możecie znaleźć na moim blogu. Najłatwiej będzie pisać po prostu w Google Mów po ludzku driver mod graficzny. To wtedy znajdziecie, o co chodzi w tym modzie. Tam jest wszystko opisane, co i jak. Nie będę się w to teraz zagłębiał. Cholera jasna. Jest ciężko. No dobra, pojedziemy sobie, pomożemy sobie trochę ruchem ulicznym. Niedobrze, niedobrze. Znaczy, ja pamiętam, gdzie mniej więcej mam dojechać, tak? Teraz zrobimy taki myk. Może uda mi się zgubić w ten sposób policję, a może i się nie uda. Cholera. Dobra. Uwaga. Weźmy sobie może tutaj. Bum! Jeden skasowany. Trzeba trochę pod prąd podjechać. Ile mi czasu Wow! Ja pierdzielę. Jak się cofa, zobaczcie jak dym spod kół leci. To jest zajebista sprawa. Okej. Może jeszcze uda mi się jakoś uciec. O, będzie ciężko naprawdę. Czuję, znaczy słyszę jak ten zegar tyka i w każdej chwili może misja się zakończyć fiaskiem. A tego bym nie chciał. Taka bum, bum, bum. Oh yeah. To mi się udało teraz. Szybko. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jest, dobra, zawracamy szybko, bo to jest za nami. O nie! Jakie padło, kurde! 20 sekund zostało, jak ja tam dojadę? No dalej, 600 metrów. 19, o kurde, chyba nie zdążę. Dalej, 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 uda się, musi się udać. No szybciej, 10 sekund. 9, 8, 7, 6, tutaj! 5, 4, 3, 2, 1, what? This kid Ordell is trying to work his way up Jericho's organization? Udało can't się. Let this opportunity slip by. I'm gonna have to help him anyway I can. Szczerze nie wierzyłem, że to się uda, ale kurde. Nieźle. Zobaczcie, tutaj stoi piękny Cadillac CTS. Wow. To jest maszyna oczywiście. Ordell, Williams and Darius do tego small fry. Auta możemy sobie w każdej chwili wsiąść. To jest niesamowite. Dobra. Tutaj mieliśmy taką małą cutscenkę. Teraz co? Ładowanie. O, to się przyda. Wiecie co odblokowałem? Odblokowałem sobie. Uwaga! I BOOM! Oh, yeah! To mi się podoba. Nie zaszkodzi trochę poćwiczyć. Jeszcze trzy. Bum! I... Bum. Oj, chyba za duży cel sobie wybrałem. Jeszcze kogo staranujemy? Wow, a co tu jedzie? Bum! Ojej! Dobra, temu samochodowi już podziękujemy. A teraz chodźmy sobie pojeździć lawetą. No dobra. Jak widzicie, napisy są po polsku. Czas teraz. Mogę już wykonywać misję Tenera, ale nie chcę jeszcze tego robić. Misja Tenera to jest. Tener to jest w ogóle gościu, który. Główny bohater, tak? Tego nie chcę robić. Tutaj mamy wyścigi. Na autostradzie coś jest tutaj. Hop. Oje! Lubię tych gówniarzy. Dobra. Zapomniałem wam pokazać tego właśnie widoku z kokpitu. Jak to się zmienia? Oh, yeah. Co wy na to? Zobaczcie na to. Iamu, I'm feeling pretty confident. You really think we can do it? I think they're gonna build us a statue. Buckle up. Mogę sobie tak przybliżać, nie? Widok, żeby tam coś z daleka zobaczyć. Mogę sobie patrzeć do tyłu, mogę się rozglądać po kokpicie. W ogóle
To jest masa samochodów i każdy samochód ma dopracowany kokpit. Gdzieś tam widać te kwadratowe, wiecie, nie wiem, zegary czy coś, ale one działają, tak? To wszystko tutaj działa, to jest gra z, nie wiem, ona ma już kilka lat, tak? I tutaj widać te dopracowanie. To jest coś niesamowitego moim zdaniem. Mamy tutaj wyścig. Tak jak mówię, to jest chyba Audi TT. Audi TT RS. Ej, co on robi? Wow, ale pędzi. Ja sobie w tych wyścigach też oczywiście mogę tutaj pomagać. Nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby nagle przesiadł się do jakiegoś wielkiego tira albo autobusu i staranował wszystkich przeciwników, żeby polecieli w cholerę. Tak jest. Są zaraz za mną. Jeden ma 370Z, drugi ma TT-tkę jak ja. Jest dwóch przeciwników, którzy są zaraz za mną. 280 km na godzinę. To nie jest dużo. 281, o! 82! Niesamowita prędkość. Ej, to już meta? Fajnie. Yo, ale się zmieściłem. Ej. What did I say? Not a problem. No i dalej, sralej. Wykonałem sobie jedną misję główną. Dopalacz odblokowałem. Oh yeah. No to sprawdźmy, dopalacz. Tylko wybiorę sobie jakiś fajny wóz. Co my tu mamy? Mamy Dodge'a Chargera. Oh yeah. Laweta, znowu druga laweta. A właśnie, przypomniał mi się fajny motyw z filmu. O, jak on się nazywał, ten film? Tam się w każdym razie jeździło samochodami, czy gość jeździł samochodami takimi starymi amerykańskimi, ale film był stylizowany na jakiś jakąś taką przyszłość niedaleką i on był robiony w latach 70. i tam wszystkie samochody się rozpierdzielały, no nie? I chodzi mi o to, że jak jechały takie, jak był jakiś pościg, jechały trzy samochody, trzy radiowozy z jakimś gościem, który jechał bardzo szybko, po prostu był pościg policyjny, no nie? To jechał tak, jechał gościu, ten, wiecie, ten złoczyńca, jechali policjanci za nim tam ze 3-4 radiowozy i za nim 3-2 lawety. Rozwaliła mnie ta scena i tutaj właśnie jest to zawarte po prostu. Że są wszędzie lawety, tak? Bo tu się też dużo samochodów rozwala. Okej, w każdym razie mam tutaj Dodge'a, to jest bardzo szybki samochód. I przede wszystkim jego zaletą jest to, że możemy ładnie palić kapcia. Zobaczcie. Ej, jaka gruba baba siedzi za tym. Koło mnie. Niesamowicie to wygląda, co nie? Za każde takie pierdoły, jakieś palenie gumy, robienie obrotów, zdobywam sobie te punkty woli, które będę mógł wykorzystać na kupno samochodu. A jeden już mam, to jest chyba Alfa Romeo, jakaś taka też fajna dosyć. Tu mam jeszcze jedną misję główną. Tu jest już misja tenera, odblokowała mi się. Natomiast tu jest misja główna. I musimy tutaj coś chyba fajnego nakręcić po prostu. Dobra. I teraz tak, patrzymy sobie cel. Jedź na plan zdjęciowy. We got no filming permit for this street, Marie. Let's get to the agreed location. Yeah, yeah. Ready to put the car in carnage? Do you know something I don't? Just keep your camera rolling, Jeff. It's Jack. And this better be good. Będzie dobra, nie martw się. Zaraz coś tutaj wykombinujemy. Okej. Okay. Here we go. Speeding cars are where it's at, so keep your eyes peeled. No dobra. I co teraz musimy zrobić? Musimy w tym miejscu zrobić jakiś wyczyn. Co tym razem? Dokonaj shift do dowolnego pojazdu. Shift. A, weźmy sobie to gówno. Co teraz? Rozpędź się ponad 160 km na godzinę. No tym to się nie rozpędzę. Ale tu już mamy Dodge'a Chargera. Oczywiście te samochody będą się pojawiać nowe.
W sensie nie ciągle te same. We got our speed freak. Come on, give me some tires. Okej. Z filmu Drift 20 metrów. To chyba najlepiej będzie jechać z tej strony. Co tu mamy? A, taksówka. Kurde, same gówna. A, może by coś. W ogóle tutaj też można driftować fajnie samochodami z napędem naprzód. Po prostu zaciskamy ręczny, gaz do końca i lecimy. Ej, tu jest Cadillac. A to jeszcze nie jest ten fajny, szybki. Gotta be closer to the van to get it on camera. Wow. Drifting's cool, but I want to see cars colliding head on. Wow. No dobra, spróbujemy. Uwaga, head on. Boom. Nie udało się. Just a little head on collision. Nothing terminal, just enough to entertain. Tutaj mamy taksówkę. Spróbujemy zrobić czołówkę. Taksówką. Uwaga. Jest, mam ofiarę. Another day, another airbag. No i dobra. Chyba zdaje się, że wykonałem misję. Ona była jedną z prostszych. I love it, but I want more. Want more. No to jedziemy po want more, znaczy po more. Tutaj bodajże te pierwsze misje pamiętam, ale do dalszych już nie. W każdym razie tutaj trzeba będzie chyba zrobić ujęcie z pościgiem policyjnym. No dobra. Aha, czyli jeszcze nie skok z policjantami. A, stuknij glinę, dobra, to jednak z policjantami. Znowu Dodge. Mamy policjanta. Chodź, policjant. Boom! Fellas, who wants their 5 minutes of fame? Who wants their 5 minutes of fame? Bet you can't take up another cop car! Here we go, everyone, hold on tight! No i lecimy i skaczemy. Czy oni za mną pojadą w ogóle? Hoo-wee! Okej. That's a wrap! And I smell awards. Best early evening low budget. People are stupid. We deserve. Okej. Super. Zrobiliśmy sobie naprawdę kilka fajnych misji. To tak na początek, żebyście sprawdzę, czy wam się to w ogóle podoba, czy będzie wam się podobać taka seria z Drivera. Myślę, że jest fajna, tym bardziej, że zobaczcie, no te zegary. Te wnętrze pojazdu, tak? Będzie naprawdę fajnie. Będziecie musieli trochę wybaczyć tą górną belkę, albo po prostu inaczej się nagrywać nie da. Dziękuję wam serdecznie za wyświetlenie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.